Dzień dobry, Dominika Ciosić, Bruksela, kolejny odcinek Salonu Brukselskiego. Tym razem gościem jest eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości, pan Konrad Szymański. Dzień dobry. Panie pośle, oglądał pan oczywiście, czytał pan doniesienia o rewolucyjnym wystąpieniu ministra Sikorskiego w Berlinie. Poruszyło pana, zdziwiło, zaskoczyło? Silnie mnie poruszyło, ponieważ było przedstawiane jako wystąpienie przełomowe. A pomysły zaprezentowane tam były zbiorem spraw, propozycji, które od dawna leżały na niektórych europejskich stołach, a sama koncepcja federalizacji Europy jest tak stara jak sama integracja, więc no, w tym sensie nie widzę w tym nic nowego. Być może nowe jest to, że mówi o tym kraj, przedstawiciel kraju, który wygrywa konkurencję na wspólnotowym rynku, ponieważ ma przewagi konkurencyjne w wielu obszarach, nie wszędzie, ale w wielu obszarach ma przewagi konkurencyjne na wspólnym rynku. No w tym sensie błaganie o więcej władzy Brukseli, zachęcanie do przenoszenia kompetencji w zakresie zarządzania gospodarczego do Brukseli jest egzotyczne, ponieważ tak naprawdę to, czym powinniśmy się zajmować na tego typu spotkaniach, to, czego powinniśmy bronić w kontekście zmian kryzysowych w architekturze Unii Europejskiej, to przede wszystkim łatwego, równego dostępu do wspólnotowego rynku i do zdolności, by na nim konkurować, by wygrywać konkurencję na wspólnym rynku. Jeżeli będziemy mieli więcej władzy Brukseli nad naszą polityką gospodarczą, to obawiam się, że będzie ona tak uszyta, aby nasze przewagi konkurencyjne w zakresie polityki zatrudnienia, w zakresie usług, były raczej eliminowane przez silniejszych graczy w Unii niż pielęgnowane. To, co pan mówi, to jest takie podejście, traktowanie Unii jako Unii przede wszystkim handlowej, gospodarczej. Tymczasem teraz Unię traktuje się z powrotem, przynajmniej tak się podkreśla, największe kraje ciągle podkreślają, że Unia Europejska jest czymś więcej niż tylko wspólnotą interesów, jest tworem wyższym i ważniejszym i faktycznie. No ja rozumiem taką intencję, prawda? Ale dzisiaj chyba wszyscy zauważają, że politycznie Unia jest karłem, że nawet monetarnie Unia się poślizgnęła na swoim takim projekcie, który był wymyślony troszeczkę na większy rozmiar, prawda? Unia Europejska w oczywisty sposób nie miała instrumentów, żeby prowadzić wspólną politykę monetarną bez wspólnego zarządzania gospodarczego, a mimo to zrobiła to ponad 10 lat temu. Więc ja bym wolał, żebyśmy mieli taką perspektywę bardziej pragmatyczną, żebyśmy skupili się na tym, co naprawdę w Unii Europejskiej działa, a działa wspólny rynek i działa dla nas niezwykle korzystnie, zamiast uciekali w te obłoki europejskich marzeń o budowaniu jakiejś nowej konstrukcji, jakiegoś nowego pomysłu, tak naprawdę europejskiego superpaństwa. Takie pomysły są bardzo popularne w Brukseli, trzeba przyznać, ponieważ Bruksela, instytucje brukselskie by na tym zyskały. Natomiast te pomysły są radykalnie niepopularne w stolicach państw członkowskich, które wiedzą, że w tym trudnym momencie trzeba przejść samemu albo w małych grupach państw do siebie podobnych. Polska powinna przyjąć to do wiadomości, że w takich okolicznościach działamy i zamiast dokładać do tego ogniska europejskiego federalizmu, powinno bronić to, co jest naprawdę europejskim konkretem w naszym rynku, a tym konkretem jest zdolność konkurowania na wspólnym rynku. A czy nie jest tak, że mamy właściwie dwie opcje, tylko jeżeli chodzi właśnie o centrum dowodzenia? Jedna to jest uwspólnotowienie, czyli danie większej władzy Brukseli, a druga to hegemonia Francji i Niemiec, co właściwie teraz ma de facto miejsce? To jest pozorny wybór. Myślę, że uwspólnotowienie, czyli takie przeniesienie gdzieś w próżnię tego centrum decyzyjnego, to być może chodziło po głowie na serio we wczesnych latach 90. przywódcom europejskim. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że trzeba wziąć kierownicę we własną rękę i każdy bierze własną. Europejskie narody, państwa stanęły wobec olbrzymiego problemu, w jaki sposób pokryć, w jakich proporcjach, w jakim czasie pokryć dług. Więc nie sądzę, aby popularnym było myślenie w kategoriach odebrania im władzy, odebrania im kontroli nad tym procesem. To jest proces olbrzymich turbulencji, tak jakby samochód wpadł w poślizg. Więc namawianie w tym czasie kierowcy, żeby się radził wszystkich pasażerów, co robić z kierownicą, jest naprawdę takim europejskim wishful thinking. Powinniśmy znaleźć swoje miejsce w tym brutalnym scenariuszu.
brutalny scenariusz, najbardziej brutalny, to jest zakłada co w najbliższej przyszłości? Najbardziej brutalny scenariusz zakłada, że przy pomocy instytucji wspólnotowych, za parawanem instytucji wspólnotowych, kraje takie jak Francja będą dyktowały zasady polityki gospodarczej w Unii Europejskiej, których efektem i sensem będzie odebranie przewag konkurencyjnych Europie Środkowej i takie ratowanie Unii Europejskiej z kryzysu, które przyprawi Unię Europejską o jeszcze większe problemy gospodarcze. Krótko mówiąc, będziemy mieli do czynienia z przenoszeniem tych chorób zarządzania gospodarczego, które są właściwe dla bardzo wielu krajów Unii Europejskiej, na całą Unię. To szczęśliwie się na razie nie stało, natomiast powinniśmy się tego bać jak ognia, ponieważ jestem przekonany, że w Polsce możemy podejmować decyzje bardziej racjonalne pod jednym warunkiem, że zachowamy swój równy i otwarty dostęp do wspólnego rynku. A to nam odebrać będzie nie tak łatwo, jeżeli ktoś nawet dzisiaj o tym myśli. Myślę, że w Paryżu wiele osób o tym myśli, stąd oskarżenia rozszerzenia jako głównej przyczyny kryzysu, co brzmi zupełnie absurdalnie. Myślę, że dla każdego mieszkańca trochę na wschód od Łaby. Dzisiaj wyraźnie widać, że takie zamysły są, natomiast jeżeli ktoś będzie chciał to ubrać w prawo europejskie, to nie sądzę, żeby obronił swoich racji w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości. Nie sądzę, aby ktoś chciał zwijać to, co jest jedynym realnym osiągnięciem integracji europejskiej. Tego powinniśmy się trzymać, a nie bujać w obłokach. W Brukseli jest często przedstawiana sytuacja w ten sposób, że obecny kryzys, jego właściwie największy moc może doprowadzić do dwóch sytuacji skrajnych. Albo Unia się rozleci lub przekształci w jakąś taką bezwolną organizację, albo zostanie kryzys wykorzystany do wzmocnienia zintegrowania Unii Europejskiej, a ci, którzy nie chcą się integrować, pójdą za burtę. Nie wiem, wydaje mi się, że tych, którzy będą chcieli integrować aż tak intensywnie, jakby tego chciało na przykład Paryż, będzie naprawdę bardzo niewiele. Pamiętajmy, że kraje północy, które sobie lepiej radzą w politycznej i gospodarczej konkurencji w Unii Europejskiej, nie są nawet w strefie euro, przynajmniej znaczna część tych krajów nie jest nawet w strefie euro, więc ich podejście do tego projektu jest zdystansowane nie od dziś. Myślę, że dzisiaj ten dystans nawet się pogłębia. Problemem tej dyskusji jest to, że rozmawiamy tak naprawdę o rozwiązaniach, które mogłyby pomóc obronić się przed kryzysem, który przyjdzie kiedyś, w przyszłości. No, taki jest sens uzbrajania Unii w system kar za przekraczanie deficytu i zadłużenia publicznego. Problem polega na tym, że już mamy ten kłopot, więc musimy po pierwsze pomyśleć, w jaki sposób pokonać ten dług, spłacić ten dług, w jakich proporcjach, a po drugie, i to jest najważniejsza sprawa, musimy myśleć o tym, w jaki sposób przywrócić wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. I tutaj koncentrowanie władzy Brukseli jest absolutnie kontrproduktywne, ponieważ to, co może przywrócić wzrost gospodarczy, to jest właśnie konkurowanie państw ze sobą na systemy podatkowe, na systemy zatrudnienia, na systemy socjalne, na reformę finansów publicznych. Tylko w ten sposób można to zrobić. Jest i drugi powód, dla którego tylko państwa mogą wyjść z tego kryzysu w pojedynkę tak naprawdę. To jest kwestia przywództwa i zaufania politycznego. Jeżeli ktoś sądzi, że można dokonać koniecznych, bardzo ciężkich, przykrych, bolesnych cięć w wydatkach państwa, w Portugalii, w Hiszpanii, we Włoszech, pewnie w każdym państwie europejskim tak naprawdę, przy pomocy przysłanego z zewnątrz komisarza europejskiego do spraw budżetu, to znaczy, że nie zna rzeczywistości politycznej. To może zrobić tylko silny przywódca, któremu ludzie zaufają, że te cięcia nie służą do tego, żeby przedłużyć sobie kadencję, tylko służą do tego, aby przyszłość tego kraju ekonomiczna, żeby generalny wynik tej reformy był dobry dla wszystkich. I tutaj oczywiście przykłady się nasuwają same. W latach 90. Europa wyszła z zapaści gospodarczej przez nagłe pojawienie się na scenie politycznej osób pokroju Thatcher czy pokroju Aznara, którzy przekonali swoich ludzi, cieszyli się ich zaufaniem do tego, żeby zrobić rzeczy absolutnie niepopularne. To zadziałało, to dało efekt i w przypadku Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, inne kraje za nimi poszły. Tak naprawdę Europa Środkowa była pod olbrzymim wpływem tych reform właśnie, które były przeprowadzone w tamtych krajach. Dzisiaj nie ma innego rozwiązania na kryzys. Nie budowanie jeszcze większej wieży Babel w Brukseli, jeszcze większych kompetencji brukselskich, tylko przywrócenie przywództwa politycznego w państwach członkowskich. Tylko że nie ma takiego przywództwa. Jak się popatrzy na szefów państw, którzy rządzą w Unii, to jedyną taką wyrazistą postacią, z którą można zgadzać się lub nie, ale przynajmniej jest jakaś, to jest chyba Sarkozy. Sarkozy i Merkel zawsze odgrywają rolę istotnych, ponieważ są przywódcami największych krajów, największych gospodarek. Natomiast być może jest tak, i to jest kwestia już
postrzegania dynamiki politycznej. Być może jest tak, że te kraje muszą osiągnąć jeszcze głębsze dno, aby zacząć myśleć w kategoriach naprawdę nieszablonowych, aby wyjść z tej logiki, która zaprowadziła Europę, w szczególności południową, do takiego stanu jak dziś. Być może trzeba naprawdę poczuć na własnej skórze, że sytuacja jest dramatyczna, że jest naprawdę źle, aby dokonać zmiany politycznej, aby naprawdę sięgnąć po nieszablonowych przywódców. Tutaj nie można tego zaplanować zza biurka. Trzeba czekać, jak będzie działała dynamika zmian politycznych w tych krajach członkowskich. Czego pan się spodziewa po tym szczycie najbliższym w Brukseli? Zostaną przepchnięte zmiany w konstytucji? Myślę, że jeżeli to, co jest wspólnym uzgodnieniem Francji i Niemiec, to jest wszystko, co nam powiedziano, to znaczy, że nic istotnego nie zdecydowano w Paryżu, ponieważ te mechanizmy karania państw, one już są. Dzięki sześciopakowi my mamy te mechanizmy, tyle że one są umieszczone na poziomie dyrektyw i rozporządzeń. Nie rozumiem, dlaczego przeniesienie ich na poziom traktatowy, strasznie kłopotliwe politycznie, ponieważ wymaga to raz spisania tego traktatu, oczywiście, wynegocjowania, ratyfikacji, nierzadko referendum pewnie. Nie rozumiem, dlaczego to jest postrzegane jako jakiś przełom. Tak naprawdę jest to wciąż szukanie rozwiązań dla kryzysów, które przyjdą. Dzisiaj nie ma odpowiedzi. Rozumiem, że no zawalowaną odpowiedzią jest fakt dla niemieckiej na przykład opinii publicznej, że jeżeli będziemy mieli te instrumenty kontroli budżetu, to łatwiej nam będzie wydawać niemieckie pieniądze na zasypywanie dziury. Nie jestem pewien, czy Niemcom wystarczy taka gwarancja, że w przyszłości już nigdy też nie powtórzy. Nie jestem pewien, czy holenderski, austriacki, fiński podatnik jest gotów do tego, żeby wypłacić kolejne transze olbrzymich pieniędzy na ratowanie gospodarek włoskiej, portugalskiej, być może hiszpańskiej, na pewno greckiej. Sądzę, że tutaj nie ma odpowiedzi na ten problem. Myślę, że również rynki, no jeżeli uznamy, że tak naprawdę cały ten proces jest po to, żeby wyzyskać zaufanie rynków, no to nie sądzę, aby rynki, tak zwane rynki, spersonifikowane w ostatnim czasie, zaufały w taki scenariusz. Rynki, jak sądzę, zaufałyby, gdyby widziały, że naprawdę w państwach członkowskich jest nurt zmian, jest nurt reformy, że państwa przestają wydawać tak dużo, jak wydają, że państwa nie decydują się na to, aby po prostu drukować pieniądze albo lewarować dług bez żadnego wzrostu wartości gospodarki. Jeżeli nie będzie przywrócenia wzrostu, to nie znajdziemy pieniędzy na spłacenie tego długu, a sam dług no nie jest kłopotem samym w sobie. On oczywiście jest za duży, ale dopóki się ma pieniądze, dopóki się zarabia, to można spłacać dług. Problem w Europie polega na tym, że nie ma metod, jak spłacać ten dług, jak zarabiać pieniądze na spłatę kolejnych kredytów. I dopóki nie będzie odpowiedzi na to pytanie, no to nie będzie można mówić o żadnym przełomie. Bardzo dziękuję. W tym punkcie musimy skończyć. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.